Dzień dobry. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku naszego kanału Invest in Asia. Dzisiaj jest z nami gość specjalny, nasz partner biznesowy Ludwik Sobolewski. Witaj Ludwiku. Witam, dzień dobry. Doktor prawa, ekonomista, znawca rynków międzynarodowych oraz osoba, która od kilku lat jest z nami w naszej przygodzie, nie tylko azjatyckiej. Osobę w środku doskonale znacie. Dzień dobry, Marcin Ludowski. Zapraszam Was serdecznie do naszej rozmowy na temat między innymi wolności czy braku wolności? Wolności gospodarczej, wolności wyboru miejsca, gdzie będziemy prowadzili nasz biznes. Będziemy dzisiaj mówili o rynkach wschodzących, o rynkach granicznych i trochę powiemy o odczuciach polskich przedsiębiorców, którzy próbują robić co mogą, aby efektywnie czerpać profity ze swoich biznesowych działalności. Ale też ukłonimy się w Waszą stronę, pokazując swoim przykładem, że świat jest o wiele szerszy i ciekawszy, także poza granicami nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej. Ludwiku, w Polsce, za granicą, jakie masz teraz swoje spojrzenie na to wszystko, co się dzieje? Słowo niepewność, tak? To jest coś, co... Niepewność, czy jakieś takie synonimy, prawda? Możemy sobie to różnie określić, ale... Chodzi o to, że żyjemy w takich naprawdę turbulentnych czasach. Chociaż to nie zaczęło się dzisiaj, bo popatrzmy na historię ostatnich kilkunastu lat, wielki kryzys, żeby tam nie sięgać do wcześniejszych różnych zawirowań. No to wielki kryzys 2007, 2008 i te lata późniejsze. Potem to trochę takiej stagnacji, trochę takiego uspokojenia, ale to w zasadzie tylko pozornie, bo przez ten czas regulatorzy i różnego rodzaju jakby policmajstrzy rynkowi swoje robili. Mhm. No, część z tych działań, część z tych akcji było uzasadnionych, bo no, trzeba było pousuwać, czy starać się pousuwać te problemy, które doprowadziły właśnie do credit crunch w Stanach i potem do tego globalnego kryzysu lat 2007-2008, ale też w tej dziedzinie nastąpiło bardzo wiele przesady i takiej nadregulacji czy przeregulowania. Powiem Wam i Państwu, że ja kilka dni temu czytałem europejską regulację na temat sekurytyzacji, czyli działalności polegającej na tym, że zobowiązania czy należności z różnych tytułów przenosimy na specjalny wehikuł, który to wehikuł potem emituje papiery wartościowe, czyli jakby zamieniamy te należności na kapitał, który pochodzi od inwestorów, czyli jakby coś, co łączy rynek kapitałowy z sektorem bankowym. No więc to jest olbrzymia regulacja, która stawia bardzo duże wymagania przed uczestnikami takiego procesu i to niezależnie od tego, czy w tym procesie uczestniczy instytucja kredytowa, czy po prostu zwykłe przedsiębiorstwo handlowe. I właśnie w preambule tej regulacji, tego rozporządzenia jest mowa o tym, że to chodzi o to, żeby właśnie sytuacja z syntetycznymi aktywami, które w części miały postać toksycznych aktywów, które doprowadziły do wielkiego kryzysu, żeby ona się już nie powtórzyła. Ale mamy na to polskie określenie wylanie dziecka z kąpielą. I to właśnie ma miejsce w odniesieniu do tego typu transakcji finansowych. A wiecie, mówię o tych sekurytyzacjach, bo też my popadliśmy już w taką skłonność, żeby mówić dość ogólnie o tym, co nas otacza, jakby też to uogólniamy, syntetyzujemy, ale warto też popatrzeć właśnie z czego to wszystko wynika i to takich właśnie jakby tych obszarów, gdzie tej wolności gospodarczej w jakimś bardziej tradycyjnym rozumieniu już prawie nie ma, no to tych obszarów jest bez liku, prawda? Bez liku ich jest dzisiaj. Właśnie, ja mam takie wrażenie, że w ogóle mamy do czynienia, pewnie od bardziej to widać od ostatnich dwóch lat, z jakimś takim kryzysem wolności w ogóle. Mówię na razie na naszym podwórku, na podwórku Unii Europejskiej. No, przyjeżdża do nas i mamy spotkania z wieloma klientami prowadzącymi biznesy i w Polsce, i za granicą w Unii Europejskiej.
takie określenia, jakich oni używają, to to, że no, już mówię o tym ostatnim czasie, że nie poznają swojego kraju. I to zarówno Polacy, jak i Francuzi, czy Brytyjczycy, no, poza Unią, ale też w naszym obszarze gospodarczym. Nie poznają swojego kraju. W życiu by się nie spodziewali, że coś takiego, jak się dzieje, może się dziać. To zjawisko jest bardziej rewolucyjny niż ewolucyjny, bo ten czas ostatnich 2 lat też przyspieszył bardzo wiele niekorzystnych zmian. Tak, także takie przeregulowanie pewnych rzeczy prowadzi i z jednej strony przeregulowanie pewnych rzeczy ze strony gospodarczej, jak i już nawet takich praw człowieka, praw obywatelskich, które mieliśmy w ostatnich latach w Europie, no daje do myślenia, gdzie jesteśmy i czy żeśmy nie zabrnęli bardzo daleko w jakiś taki rozdźwięk pomiędzy tym, jakie są oczekiwania i możliwości dla małego biznesu, dla średniego biznesu, dla przedsiębiorców w ogóle, a jakie są normy prawne i jak ten świat zaczyna wyglądać. Mówię o świecie biznesowym, bo z jednej strony wydaje się, nawet odnośnie sekurytyzacji, tak, o których mówisz, że idziemy w Unii Europejskiej i w całym tym obszarze gospodarczym w kierunku regulacji, które są dobre dla tylko i wyłącznie dla dużych korporacji. Oni sobie z tym poradzą, bo mają sztaby ludzi zajmujących się pewnymi rzeczami. I idziemy w stronę dewastacji całkowitej małego i średniego biznesu. Czy to przez lockdowny, które zdewastowały nam cały drobny biznes w Polsce i za granicą w Unii, czy też przez coraz bardziej skomplikowane, przeregulowane prawa. I wydaje się, że no, ja mam takie wrażenie, że prawo, które zaczyna być tworzone, jest prawem dla wielkich korporacji, a nie prawem dla małych i średnich, dla przedsiębiorców, dla tak zwanych kowalskich, czy to w Polsce, czy w innym kraju. Nie wiem, jak wy na to? Ja mam wiele refleksji na tle tego, co mówisz. Na przykład taką, że często to sobie powtarzam, że w latach 90. na przykład, wtedy, kiedy w Polsce tworzyliśmy rynek finansowy, to regulacje, których zresztą ilościowo nie było za zbyt wiele, i też jakby od strony ich skomplikowania i złożoności, to one się dawały stosunkowo łatwo ogarnąć rozumem, nawet niespecjalnie wyćwiczonym w tym kierunku, to regulacje były traktowane jako narzędzie do tworzenia biznesu, do tworzenia różnych struktur biznesowych, transakcji. Tak bardzo narzędziowo, instrumentalnie, w dobrym tego słowa znaczeniu. Znaczy, no, liczyliśmy się z ich istnieniem, wiedzieliśmy, że są i należy je respektować, ale jakby uwaga była skierowana na to, jakie jeszcze możliwości tkwią tam w tych przepisach i w oparciu o te możliwości, jak można to jakby powołać do życia, tak? I uogólniając, nikogo to nie bulwersowało. Czyli myślę, że to było chyba ostatnie dziesięciolecie, to te lata 90., gdzie jeszcze chyba pamiętaliśmy, że jest taka złota zasada wolności właśnie gospodarczej. To, co nie jest zakazane, jest dozwolone. To, co nie jest wyraźnie zakazane, jest dozwolone. Tak? I to dopiero później zaczęło się przekształcać w zasadę to, co nie jest dozwolone, to, co nie jest wyraźnie dozwolone, a nawet wręcz arcywyraźnie, a jeszcze często lepiej się zapytać urzędu podatkowego, czy na pewno dobrze rozumiemy, że jest to wyraźnie dozwolone, to co nie jest wyraźnie dozwolone, to jest zakazane. Tak? Licząc jakby się z tym, że jeden urząd ten na Mokotowie uzna, że można, tak, a jak się przeprowadzisz na Paweł i podpisz teraz, wiecie, mi się wydaje, że to wszystko niestety, ta ewolucja to jest trochę taka ludzka skłonność do tego, że jak już się wejdzie na pewną ścieżkę, to trudno się z niej wycofać. No bo jak już jakby weszliśmy w taki paradygmat, że jednak trzeba pewne zjawiska zauważyć i wykluczyć poprzez uszczelnianie systemu, tak? No to zawsze się znajdzie jakaś jeszcze szczelina, którą można by zlikwidować, tak? Bo jesteśmy nastawieni na to, żeby wykluczyć wszelkie ryzyko, tak? Czyli na początku interesuje nas, kto jest na przykład podmiotem prowadzącym dany biznes. Potem nas interesuje, kto jest właścicielem podmiotu prowadzącego dany biznes. Ale potem nas interesuje,
kto jest rzeczywistym beneficjentem, czyli kto jest rzeczywistym właścicielem tego właściciela, który nominalnie ma jakiś biznes. A potem jeszcze sprawdzamy powiązania różnego rodzaju, prawda? No to jest, trudno z tego wyjść, to jest pewnego rodzaju spirala. I teraz, słuchajcie, no może porozmawiajmy, czy jak Piotr powiedział, świat jest na tyle duży, że jeszcze są jakieś miejsca, gdzie może ten stary paradygmat nasz, bardziej wolnościowy, śmiem powiedzieć, bardziej sprzyjający innowacyjności, myślę, bardziej chyba satysfakcjonujący dla ludzi kreatywnych, takich jak wy. Jak my wszyscy. No, każdy z nas próbuje. Mniejszym lub lepszym efektem. I co jeszcze? I tak może troszeczkę mówiąc od bardziej finansowej strony, gdzie też te koszty transakcyjne te koszty transakcyjne nie są aż tak wysokie i te ryzyka regulacyjne może nie są aż tak wysokie. Chociaż też bez złudzeń. Dzisiaj wszystkie rynki, każdy kraj na świecie ma swoje regulacje i co więcej, wiele z tych takich rynków egzotycznych trochę imituje te właśnie kraje, które mają bardziej rozbudowane regulacje, no bo chcą przyciągnąć pieniądze inwestorów. No, ci pieniądze inwestorów są też, te pieniądze inwestorów są też jakby pod presją ich rodzimych regulatorów i regulacji, więc mogą inwestować tylko w krajach, które mają jakiś tam pewien poziom tego uregulowania. Nawiązałeś do tych reguł gry, tak jak gdyby miałem taki timelapse, jak się to zmienia na przestrzeni ostatnich 25-30 lat, że dochodzimy do momentu przeregulowania rynków. Dobrze, żeby przedsiębiorca miał jakieś zasady gry, ale ten rynek i przedsiębiorcy wzrastają, z małych firm tworzą się średnie z dużych, gdy jest pole na to, żeby się, mówiąc może przewrotnie, trochę popisać, znaleźć miejsca, gdzie można eksperymentować, znaleźć miejsce na innowacje, wypróbować różne elementy biznesowe, nawet z wrażeniem, że czasami można się pomylić, no ale tutaj te możliwości stają się tak wąskie, a prawo tak nieprecyzyjne w wielu wydaniach, plus jeszcze regulacje zewnętrzne poza krajowymi, że trochę nie za bardzo wiadomo, jak się efektywnie bawić trochę tym biznesem, bo przecież to prowadzenie biznesu daje no, te możliwości, o których wszyscy dążyliśmy, czyli ten nieograniczony wzrost w ramach tego, co lubimy, co robimy robić. A są miejsca na świecie, gdzie to, co było powiedziane za ministra Wilczka 30 lat temu, dalej poniekąd obowiązuje. No tak, bo to chyba zależy od poziomu rozwoju gospodarczego. My jesteśmy w rozwiniętym kraju, jakim jest Polska. Jesteśmy na rozwiniętym rynku, jakim jest Unia Europejska. I no niestety poszło to w taką stronę, w jaką poszło tutaj. Ale przecież nie jesteśmy związani zupełnie. Możemy budować przedsiębiorstwa, budować biznesy również poza granicami naszego kraju, w takich krajach, które są mniejsze. Są bardziej przyjazne inwestorom, są bardziej przyjazne dla biznesu, dla ludzi przedsiębiorczych, są bardziej otwarte. No i co? My jesteśmy w takim kraju od jakiegoś czasu, to jest Kambodża, ale to jest kraj daleki. Kambodża jest na pewno ciekawym rynkiem, również tak z punktu widzenia ekonomicznego, prawda? No tak, oczywiście wielokrotnie mówiliśmy, poruszając w ogóle temat Kambodży, że to jest część większego i wielkiego organizmu gospodarczego, tak? No, kraje ASEANu, ponad 500 milionów ludzi, czy ponad 600, tak? To w każdym razie więcej niż Unia Europejska. Chiny, Indie, Chiny z jednej strony, Indie z drugiej. No i też Kambodża, o czym wy wiecie najlepiej. W ostatnich latach rzeczywiście ten wzrost gospodarczy tam po prostu bardzo widać. Tak? To nie są jakieś tam podskórne procesy, które produkują jakieś liczby, tylko to po prostu widać poprzez jakby unowocześnienie tego społeczeństwa i tej gospodarki. Kraj, można się zastanawiać, jak klasyfikować. Są takie w sumie dosyć oparte na sztywnych definicjach kategorie rynki pogranicza, czyli frontier markets, emerging markets, czyli rynki wschodzące oraz rynki rozwinięte, czyli developed markets. Oraz tygrysy, czyli te wschodzące w
troszeczkę jeszcze szybszym. No właśnie, wydaje mi się, że to są takie jednak klasyfikacje, te, o których wspomniałem, no, bardzo zarytmetyzowane. Okay. Pamiętam, jak byłem szefem giełdy w Rumunii, to akurat wszyscy pracowaliśmy nad tym, żeby Rumunia przeszła z kategorii rynków frontier do rynków emerging markets, więc jakby żyłem z tymi liczbami na co dzień. Jeszcze w dodatku różne te instytucje dokonujące oceny kraju stosują trochę inne kryteria. Ale to, co Piotr teraz powiedziałeś, to chyba dobrze trafia w taki punkt, który jest wartościowy, że nas jako małych przedsiębiorców, czyli ludzi, którzy mają swoją aktywność zawodową, tak? Nie jesteśmy szefami ani właścicielami wielkich jeszcze korporacji. Jeszcze nie możemy usiąść i obserwować, jak się wszystko rozwija, tylko jeszcze mamy ochotę. No wiesz, nie wiadomo, co nam by dało więcej szczęścia. Może cieszmy się z tego, co mamy. To z tego punktu widzenia, takiego punktu widzenia troszkę bardziej ludzkiego, no to nas przede wszystkim interesuje to, czy są możliwości do robienia biznesu, czy jest ta właśnie dynamika wzrostu gospodarczego, czy mówiąc inaczej, czy się coś dzieje i czy dzieje się w sposób, który zapewnia przedsiębiorcy, biznesmenowi, nawet niekoniecznie jakiemuś biznesmenowi, który jakby sam tworzy tę podstawową wartość w gospodarce, na przykład firmie doradczej, tak? Firmie doradczej w dziedzinie usług finansowych, księgowych, prawnych, informatycznych, digitalizacyjnych, jakichkolwiek. Czy są tam dobre możliwości do rozwoju, w sensie przychylność ze strony establishmentu politycznego, regulacyjnego, czy są podatki, które są raczej prorozwojowe niż tamujące rozwój biznesu i czy to wszystko jest udowodnione przez liczby, tak? Przez liczby, no też przez jakieś rankingi, prawda? My często w naszym gronie mówimy o Kambodży, no bo to rzeczywiście jest przykład kraju, który jest tym właśnie tygrysem, bo jakby nie patrzeć, to te około 8% średniorocznie wzrostu PKB jest od lat tam już 15. Ilu? Chyba 15, prawda? 15, tak. I zarazem nie doprowadziło to do żadnego przegrzania, do żadnych zamieszek, tumultów, inflacji czy tego rodzaju zjawisk. Czy też wspominamy o Gruzji, która tutaj można powiedzieć tak po cichutku w rankingach Banku Światowego łatwości prowadzenia biznesu, czyli to słynne easiness of doing business jest w pierwszej dziesiątce, tak? Jest chyba na miejscu siódmym. No, więc to inny kraj, rynek nie taki sam, tak, jako taki wielki, tak? No bo Kambodża 18 milionów, tak? Tak, Gruzja 4 miliony, 4 miliony. Gruzja kilka milionów, tak? Ale jednak po prostu no, pokazuje tutaj waleczność i chyba takie rynki mogą bardzo interesować polskich przedsiębiorców, którzy jeszcze powiedzmy wyraźnie, to nie są jakieś rynki dzikie, nie wiem, to nie są jakieś rynki, gdzie panuje jakaś arbitralność i decyduje długopis czyjś, tak, czy nawet tak, nie długopis, tylko telefon, tak? To nie jest tak. To są kraje, które mają już tę taką infrastrukturę pod wieloma względami, komunikacyjną, transportową, regulacyjną. Standardy kształtują się, ale są. Ale stabilizacja, prawda, jest duża. Plus jeszcze bezpieczeństwo osobiste. Ja myślę, że to jest też ważny składnik, jak myślimy o globalnie o robieniu biznesu w jakimś kraju, to poziom bezpieczeństwa osobistego jest też ważny. I tutaj zarówno Gruzja, jak i Kambodża są na bardzo wysokim poziomie. Gruzja w jednym z raportów na czwartym miejscu na świecie w raporcie bezpieczeństwa, pod względem bezpieczeństwa osobistego. No bo mamy wschodzące i właśnie frontier markets czy emerging markets w Afryce, ale tam te rynki są skrajnie niebezpieczne już, no, nie generalizujemy oczywiście, ale większość tych bardzo szybko rozwijających się państw w Afryce jest mocno niebezpieczna personalnie dla nas, więc to chyba jest jedno z najważniejszych kryteriów. Oba te kraje, i to musimy sobie jasno powiedzieć, i Gruzja, i Kambodża zapewniają nam takie bezpieczeństwo osobiste. No właśnie, Ludwik nas przeniósł ze wschodniej Azji na pogranicze Eurazji, na Gruzję. Ty, Marcinie, od wielu miesięcy masz tam możliwość, żeby już z punktu teoretyka powiedzieć, jak to wygląda
w praktyce, czy ten rzeczywiście easy business, friendly economic country i to wszystko, co się mówi o Gruzji, to jest tak, jak się mówi. Potwierdzisz, zaprzeczysz, jeszcze nie chcesz. Te doświadczenia są jeszcze krótkie, natomiast to, co ja widzę w Gruzji, mhm. to ja widzę to, że to jest szalenie przyjazny kraj, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju procedury, o wszelkiego rodzaju procesy biznesowe. To widzimy na pewno. I przede wszystkim różnica jest taka, no już bardzo praktyczna, że do Gruzji możemy przylecieć w 3 godziny, a do Kambodży lecimy no, 24 godziny z przesiadkami. Panowie, to zastanówmy się, bo już jesteśmy po pewnym czasie obcowania i z jednym, i z drugim rynkiem, bo one się tutaj pojawiły, i Gruzja, mhm. i Kambodża. Jeśli chodzi o Kambodżę, to jesteście w ogóle weteranami, tak? I pionierami zarazem. A jeżeli chodzi o Gruzję, jest to stosunkowo nowe odkrycie, mhm. prawda? I teraz zastanówmy się, żeby to też powiedzieć Państwu, ludziom, którzy nas oglądają, dla kogo te rynki, te miejsca aktywności, jeśli myślimy o, mhm. o Polakach, na przykład, dla kogo one są? Czy one są dla inwestora? Są, czy nie są? Kambodża na pewno jest dla inwestora i Gruzja na pewno jest dla inwestorów, no bo to są rynki wschodzące, gdzie okazje inwestycyjne i możliwości zarabiania są dużo większe. No. Czyli dla kogoś, kto ma kapitał i mógłby coś zainwestować na zasadzie czysto pasywnej. Ale świadomie. Tak, oczywiście. Mówimy o świadomych inwestorach, inwestorach takich profesjonalnych, inwestorach, którzy wiedzą, że to inwestowanie w krajach zagranicznych, szczególnie krajach rozważnych inwestorów, takich, którzy no, zastanawiają się nad tą decyzją, zresztą no, nawet te destynacje jakby sugerują, że jednak trzeba się zastanowić. Warto zrobić pracę domową. Oczywiście. Nie przez jakąś tam wybitną egzotyczność, bo dzisiaj świat w ogóle jest mały, prawda? Ale no, że dlaczego akurat tam, można mhm. by powiedzieć, prawda? Tak. A czy to są rynki dla przedsiębiorcy, dla polskiego przedsiębiorcy, który jest właścicielem mhm. firmy małej, średniej i albo myśli o ekspansji w sensie sprzedaży swoich produktów mhm. czy usług, albo może myśli o tym, żeby w ogóle ulokować część produkcji czy wytwarzanych przez siebie usług w jednym z tych krajów, tak? Czyli mhm. związać się nie tylko poprzez to, że będzie miał tam jakichś partnerów handlowych, którzy będą coś od niego odbierać, mhm. tylko on się stanie wręcz częścią tamtego krajobrazu gospodarczego. To czy Kambodża i Gruzja, wybierzmy te dwa kraje, właśnie mhm. też są dobrą propozycją. No nawet, ale przy czym dobra, to zawsze trzeba popatrzeć relatywnie, to znaczy lepsza niż to, co jest do osiągnięcia na przykład w Polsce. Jasne, tak? Jasne. Jeśli chodzi o Kambodżę, no to wydaje mi się, że ze względu na różnice kulturowe, odległość, różnice językowe, nie jest tak oczywiste, żeby przyjechać i rozpocząć nowy biznes, pomimo tego, że obcokrowiec może założyć strukturę i może w nim być. Żeby też tak może zdemitologizować, ale też nadać taką nutę tego, że no prowadzenie biznesu w dalekiej Azji nie jest takie oczywiste i proste. Jest na pewno dla małych i średnich przedsiębiorców, nie dla mikroprzedsiębiorców. Mhm. No też nie generalizując oczywiście, ale mikroprzedsiębiorcy będzie ciężej zacząć na tym rynku. Małemu i średniemu przedsiębiorcy, który ma pewne procesy, na przykład produkcyjne, i tu o produkcji dobrze, że wspomniałeś, Kambodża będzie dobrym krajem, bo tam łatwo zacząć produkcję. Rynek jest chłonny i produkty znajdą swoich odbiorców w sposób łatwy, a ilość procedur nie jest aż tak duża, żeby założyć fabrykę i zacząć to produkować. Jeśli chodzi o Kambodżę jako rynek zbytu dla polskich produktów, to już nie jest oczywiste, bo są różne stawki celne, które mogą, no i transport teraz też podrożał. No i polityka, która też może decydować o eksporcie, imporcie i w ogóle tak, jak gdyby dystrybucji niektórych towarów, usług, produktów. Na przykład, tak. I w tym kontekście Gruzja jest z kolei, myślę, że lepszym miejscem dla wszystkich przedsiębiorczych ludzi, mhm. no bo bliskość, łatwość językowa, no mamy język angielski, język rosyjski, większość Polaków jest w stanie się porozumieć w bardzo łatwy sposób. Kulturowo się odnajdujemy, w relacjach to też jest ważne, prowadzenie biznesu to niekoniecznie wystawianie faktura z miesiącu, to czasami przeniesienie się do tego miejsca, bycie częścią kultury, społeczeństwa. Tak. No i myślę, że Gruzja w tym przypadku będzie bardziej atrakcyjna dla prowadzenia biznesu, a Kambodża, gdybyśmy tak mieli to ułożyć, dla inwestowania lub prowadzenia większego biznesu, większej skali biznesu. Mówi się o tym, że są biznesy, które mają lepsze reguły gry do prowadzenia w
w Gruzji niż wreszcie w krajach chociażby sąsiadujących? Czy chodzi o nowe technologie między innymi? No, rynki IT, rynek IT i wszelkie firmy, które działają na rynku IT, ten rynek IT się rozwija w Gruzji. Rozwija się bardzo prężnie, jak w zeszłym miesiącu przejeżdżałem z moim gruzińskim partnerem biznesowym ulicami Gruzji, od lotniska do centrum. Pokazywał mi kilka hoteli, takich 4-5-gwiazdkowych, kupionych przez firmy chińskie w branży IT, które sprowadziły tam do hotelu swoich pracowników. Pracownicy stamtąd wykonują pracę IT i usługi te IT świadczą dalej na cały świat. Więc przenoszą się duże konglomeraty IT z wielu państw do Gruzji. Kaukaska Dolina Krzemowa? Można chyba tak powiedzieć. Zalążek? Najlepsze regulacje dla spółek IT chyba na świecie, w takim państwie, które jest połączone bardzo ładnie pomiędzy Azją a Europą. Które ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i te traktaty z większością krajów i europejskich, i postsowieckich, no i też z największymi krajami Azji. Więc Gruzja, wydaje się tutaj, że to jest dla branży IT Eldorado. Słuchając Was i konfrontując to jakoś z moim doświadczeniem, bym się pokusił o takie bardzo wstępne podsumowanie naszej rozmowy, że na pewno nie ma rynków idealnych, takich miejsc, gdzie możemy pracować bez ryzyka, bez problemów i wręcz wszyscy będą nas prosić, żeby mogli od nas coś kupić, tak? Więc tanio żyć, dużo zarabiać, drogo sprzedawać, tak, znowu tanio żyć. Takich więc nie ma i na pewno nie chcemy roztaczać takiego, czy kreślić takiego obrazu. Ale są bardzo atrakcyjne destynacje, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, gdzie naprawdę można dostać jakąś dodatkową premię, tak, w stosunku do tego, co mamy na tym rynku macierzystym, naszym, prawda? A nawet i to nie na zasadzie, że zrywamy więzi z naszym rynkiem macierzystym, tylko wręcz przeciwnie, robimy jakąś synergię doświadczeń i jakby też no już mamy pewne doświadczenie, wiemy, znamy różne rzeczy, wiemy o różnych rzeczach, poruszaliśmy się na rynku międzynarodowym i teraz chcemy gdzieś osadzić dużą część naszego biznesu. To myślę, że właśnie z tego punktu widzenia takie kraje jak Kambodża czy Gruzja mogą być niezwykle atrakcyjne. I to właśnie i dla inwestora, i dla przedsiębiorcy, a także dla kogoś, o czym Ty, Piotrze, wspomniałeś, dla kogoś, kto chce też chce się stać, ktoś, kto chce się stać uczestnikiem jakiejś innej kultury, prawda? Co oprócz wielu różnych walorów będzie miało i ten, że może zmieni nasz sposób postrzegania, wzbogaci go jakoś, co też zresztą może będzie budowało coś dobrego w biznesie, bo ja byłem i w Kambodży, i w Gruzji i myślę, że to są takie dwa miejsca na ziemi, gdzie jeszcze ta specyfika kulturowa jest dość mocno wyraźna, prawda? To nie jest takie miejsce jak Singapur, gdzie jesteśmy w tym Singapurze i tak właściwie to czujemy się jakby w Singapurze, a zarazem to jakby wszędzie w jakimś takim wysoko rozwiniętym świecie. To znaczy, to tam prawie że spokojnie mógłby to być i Szanghaj, i tam jakiś może mniej charakterystyczny kawałek Nowego Jorku. No takie w sumie trochę bezosobowe miejsce. Oczywiście też rodzące szereg refleksji, jak można świetnie zorganizować takie mikropaństwo, nie przesadzając demokracją i w ogóle, że wszystko tam działa, wszystko funkcjonuje i PKB na głowę jest jedno z najwyższych na świecie. No ale jakby jakiejś takiej odmienności kulturowej tam nie znajdziemy. A to jest mozaika. Takiej formującej człowieka, czy formatującej, a Gruzja i Kambodża zachowały właśnie ten lokalny koloryt. I ogromną otwartość. W dodatku taki koloryt, który tam właśnie, no można powiedzieć, jest jakąś sumą zdarzeń historycznych i procesów trwających tysiąclecia, tak? Bo to akurat mówimy tutaj o rynkach i o rosnących gospodarkach, które zarazem reprezentują bardzo stare cywilizacje na Ziemi, prawda? I to się tam czuje, tak? W tym klimacie społecznym, w tym klimacie
nawet politycznym. A jeszcze dodam za Was, chociaż to Wy powinniście powiedzieć, bo często to od Was słyszę i też jakoś to się zgadza z moim wyobrażeniem i wiedzą, że Polacy, ci potencjalni aktorzy tamtego życia gospodarczego pochodzący z Polski, są tam, jakby to powiedzieć, lepiej niż tolerowani, znaczy są lubiani, lokalne społeczności odnoszą się do nich z sympatią, co jest szalenie ważne, no bo biznes prowadzimy w styku z innymi ludźmi, tak? I znowu się przez sekundę odwołam do moich doświadczeń z Rumunii, bardzo mi było miło tam często stwierdzać, że dla Rumunów Polacy wówczas kilka lat temu byli właśnie i Polska były jakby przykładem sukcesu gospodarczego, to był wręcz kraj modelowy dla Rumunii i z tym szła nie taka jakaś zawiść czy toksyczna zazdrość, tylko taki ciepły szacunek, nawet podziw. Tak? Dzisiaj, kiedy już z prognoz, bardzo odpowiedzialnych prognoz ekonomicznych, wiemy, że PKB na głowę w Rumunii w roku 2025 prawdopodobnie zrówna się z polskim, no to już tak może nie jest to jakby Polska tak wysoko w tej niepisanej hierarchii, ale to jest bardzo ważne, prawda? I myślę, że to potwierdzicie, że właśnie i Gruzja, i Kambodża to są takie przyjazne społecznie środowiska, takie jakby ekosystemy społeczne, przynajmniej dla Polaków. Tak? Jak najbardziej dla Polaków. No to jest wspólny mianownik tych dwóch krajów. W obu krajach jesteśmy postrzegani dobrze. W Gruzji jesteśmy rozpoznawani za sprawą wydarzeń z historii najnowszej, a w Kambodży nie jesteśmy rozpoznawani i to no, nie kojarzymy się w żaden sposób z niczym. Więc mamy taką czystą kartę do zapisania i szalenie ciepłe przyjęcie przez lokalnych przedsiębiorców i przez lokalną ludność. I w obu tych krajach jest łatwo nawiązywać kontakty i łatwo te kontakty podtrzymywać. Ludzie w obu tych krajach są przyjaźni, sympatyczni i otwarci. I ta otwartość to łączy myślę, te oba miejsca. Czyli w Kambodży jesteśmy raczej Europejczykami, tak? Jesteśmy tak, absolutnie jesteśmy Europejczykami, z czystą kartą, bez przeszłości kolonialnej, bez jakichś negatywnych udziałów w wojnie czy w czymkolwiek. Czyli wszystko zależy od nas. No to też nie najgorzej. No, to też nie najgorzej. Czysta karta, jeżeli jesteśmy... Czysta karta jest okej. Tak, uważamy się za dobrych ludzi, jest bardzo okej. Mówiłeś jeszcze, Ludwiku, coś na temat tak zwanej takiej atmosfery, takiego tego odczucia, jak nam się żyje, jak myślimy o inwestycjach, o rozwoju. Ja sobie pozwoliłem zapisać, ostatnio jesteśmy często na różnych lotniskach. Na lotniskach spotykać można ostatnio osoby, które mają swój cel, najczęściej jakiejś podróży. Mam wrażenie, że spośród kilku milionów przedsiębiorców, nie wiem, ile nas jest w Polsce, 2 miliony około, chyba troszeczkę mniej. No to zdecydowana większość z nich podróżuje gdzieś po świecie, po Europie. Słuchajcie, 3 lotniska. Wam tylko powiem, co usłyszałem od ludzi i może tak zakończymy, co można tym ludziom powiedzieć, bo rzeczywiście po pierwsze widać, że mają jakąś potrzebę, coś ich trapi, ale też nie poddają się, bo mają ochotę coś z tym zrobić. Katowice. Pan prowadzi firmę, rozmawiał z żoną, bo to najczęściej wiąże się z tym, że ktoś odpala telefon, czyta, co się dzieje. Dowiaduje się, że być może jak będzie się stratny na Polskim Ładzie, to będzie mógł w grudniu zadecydować, że wróci do starych rozliczeń, albo i nie wie, czyli czuje się niepewny, pierwsze zdanie z Katowic, jak tak dalej pójdzie, to żaden przedsiębiorca nie zostanie w Polsce. No, ja tak myślę. Byliśmy na lotnisku w Gruzji, w Wenezueli też ktoś cały czas mówił, że inflacja już na pewno w przyszłym miesiącu nie wzrośnie. Tu się wszyscy pośmiali, bo to ktoś, wszyscy Polacy się obudzili na lotnisku, że są razem. No i w Warszawie to trochę nawet smutne, ale też no, wynika potencjalnie pewnie z tego, jak ktoś się czuje, może niepewny. Niedługo wolę płacić jakiekolwiek podatki gdziekolwiek, tylko nie tutaj, no, powiedzmy, że wiemy, o co chodziło. To jakbyśmy teraz spotkali te osoby, to co? Patrzymy jeszcze na nic, co mówimy? Mówimy, że w sumie to wszyscy doświadczamy jakichś takich podstawowych praw kapitalizmu, tak? Bo jednym z tych praw jest, że kapitał szuka miejsc, gdzie przy rozsądnym ryzyku może więcej, może osiągnąć wyższą stopę zwrotu, tak?
Pracownicy szukają miejsc, gdzie jest popyt na pracę dobrze wynagradzany. No i generalnie ludzie, którzy są aktywni, mają ten zmysł przedsiębiorczości, szukają miejsc, gdzie mogą rozwijać swój talent, swoje zdolności, swoją chęć do ryzyka. Przedsiębiorca gra do końca. Na ryzyko. I po prostu zawsze tak było, że panował taki arbitraż pomiędzy krajami, pomiędzy rynkami. My nawet w Unii Europejskiej mamy taki arbitraż, który zresztą Bruksela bardzo tępi, jak tylko gdzieś znajdzie jakieś miejsce, że jakaś taka właśnie tutaj jest arbitraż regulacyjny czy coś w tym rodzaju, to no to dokłada tutaj szuflą kolejne regulacje. No i po prostu mobilność, tak? Mobilność, elastyczność, to nie jest proste, bo no, wiemy chociażby, jak nie jest łatwo zmienić sobie rezydencję podatkową. To nie jest tak, coś takiego. To tak naprawdę nie zależy od nas, to zależy od całego szeregu obiektywnych przesłanek i też czyjejś decyzji. Więc to nie jest proste tak naprawdę sobie powiedzieć, że rzucam to wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady, bo to w Bieszczady w Kambodży, bo to tak naprawdę rzucam to wszystko, to tak trzeba na poważnie zrobić, bo inaczej to władza publiczna nam powie, no nie rzuciłeś wszystkiego, jesteś nadal nasz. Nieładnie porozrzucałeś nam w sumie nawet. No bo Ludwiku, podsumowując, dążenie do, zachowując poczucie wolności gospodarczej i dążenie do maksymalizacji zysków, drodzy widzowie, nie jest zapewne proste, ale są możliwości, aby do tego dążyć i są kierunki, które Polacy, nie tylko Polacy, wyznaczają na mapie świata. I Chińczycy, przypomniało mi się, znowu wychodzi, że mieli rację. Bodaj byś żył w ciekawych czasach. Coraz częściej się okazuje, że Chińczycy mają rację i tą rację oznajmiają od tysięcy lat. Właśnie, wróćmy jeszcze do Chin, bo to jeszcze, może jeszcze jedna rzecz przed końcem. No bo Gruzja, w kontekście teraz tego, co mamy za granicą wschodnią, czyli takiej niepewności, czy nasz duży sąsiad nie zaatakuje naszego drugiego sąsiada, w niepewności, w której wszyscy myślę, że czujemy taki oddech czegoś, co może jest porównywalne do tego, co było w 1939. Może. Tak młodzi ludzie zastanawiają się, jaką mają kategorię wojskową, bo 15 lat po 20 latach nie pamiętają, więc spróbują znaleźć książeczkę wojskową. I ciężko mówią o czuciach tego, o czym, co przychodzi tak, ludziom coś, do głowy. Coś wisi w powietrzu. Tak, no. Rosja myśli o swojej, znaczy myśli, rozszerza jakby i wraca do pewnej mocarstwowości. Ale nie o tym, bo o tym w kontekście Gruzji. I Gruzji i Chin. Jak myślisz, na ile ten konflikt i te aspiracje mocarstwowe i odbudowy mocarstwa rosyjskiego mogą wpływać na to, czy Gruzja na pewno będzie takim bezpieczną wyspą w tej Azji Centralnej? Wiecie co, no ja uważam, że już żyjemy w czasach wielkiej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami i to jest tak intensywna rywalizacja i tak bardzo definiująca świat, w którym żyjemy, że nawet ta Rosja tutaj zaczyna być też pewnego rodzaju kartą w tej rywalizacji. Do czego zmierzam? Są rzeczy, na które naprawdę nie ma się wpływu i my na to nie mamy, a zarazem ten konflikt, bo to tak trzeba powiedzieć, to jest co najmniej konflikt taki, jak mówimy o sztukach dramatycznych, że tam jest jakiś konflikt, tak? No to tutaj konflikt w tym znaczeniu, bo to no, na szczęście nie jest jeszcze gorący konflikt, on ma wpływ na cały świat. W związku z tym to do pewnego stopnia unieważnia takie zastanawianie się, a czy Gruzja z tego punktu widzenia jest bezpieczna, bo ja nie wiem, czy w ogóle jest jakiś bezpieczny świat, jeżeli bezpieczny zakątek świata, jeżeli rzeczywiście miałoby dojść do jakiejś eskalacji tej rywalizacji w stronę, o której nie chcę nawet mówić, tak? Bo myślę, że to by było
nieszczęście dla świata. Tak? Oczywiście. Ze względu na jakby potęgę, wielkość zaangażowanych w ten konflikt stron. Tak? Ja bym inaczej tak powiedział. To nie ma sensu za bardzo się zastanawiać, czy ten kraj jest bezpieczniejszy, czy mniej bezpieczny, bo to jest tak globalna rywalizacja, która ma wpływ na wszystko, że tylko no. Oby ona nie przybrała tych form takich naprawdę dramatycznych, bo to wtedy nie miejmy złudzeń. I Polska nie będzie żadnym safe harbor, i Gruzja nie będzie, i Kambodża nie będzie, i Francja nie będzie. Ale nie jest troszkę tak, że w przypadku Gruzji i w ogóle całej Azji Centralnej mamy do czynienia z taką stabilizującą mocno emocje, chłodzącą emocje i stabilizującą emocje, stabilizującą sytuację Chinami. No może tak. No, kapitał chiński zainwestowany w nowy jedwabny szlak, który w tym zakresie wjedzie przez Gruzję, to są ogromne inwestycje infrastrukturalne. W tym wymiarze ściśle gospodarczym, no to Chiny, można powiedzieć, są dobrym takim generatorem czy czynnikiem wzrostu w Kambodży, bez wątpienia. I też w przyszłości w Gruzji, bo jeden ze szlaków, czy to jedna z tych dróg jedwabnego szlaku nowego ma prowadzić przez Gruzję, więc to z pewnością będzie taki czynnik no, przyspieszający, jakby też konsolidujący ten wzrost gospodarczy w Gruzji. Są nawet już analizy poświęcone, analizy Banku Światowego, IMF-u poświęcone temu, jaki tam jeszcze będzie wyższy ten wzrost gospodarczy, jak już właśnie ta część będzie uruchomiona właśnie szlaku transportowego, prawda? Bo ten New Belt, New Road, no to nie jest jakby jedna droga z Chin do Europy, tylko tam jest ich chyba bodajże z 6 albo z 7, o ile nie więcej. Jedna z nich prowadzi właśnie przez Gruzję. Więc... I jest to ciekawa droga, bo też umowy handlowe, które Gruzja zawarła, z jednej strony bezcłowy handel z Unią Europejską, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, i z drugiej strony bezcłowy handel z Chinami. Mhm. To nie wiem, czy jedyny, ale prawdopodobnie jedyny taki kraj, który ma tak podpisaną umowę handlową. No tak, tak. Więc to są, no po prostu, no Gruzja dzięki temu nie będzie gdzieś tam na peryferiach, tylko no tylko będzie... Nie wykluczyła się. Tam elementem tego właśnie międzynarodowego obrotu, gdzie napędzanego przez Chiny oczywiście. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za uwagę. Ludwik, dziękuję, że spotykasz się z nami. Bardzo dziękuję. Często dziękuję masz taki fajny, często chłodną, ale też zupełnie inną perspektywę, bo my z Marcinem spędzamy dużo czasu ze sobą i czasami warto wyjść z tego insiderskiego spojrzenia na świat. Twoje mi się zawsze podoba, choć czasami nie do końca jest to zawsze wyraz uznania, ale nie do końca może tak jak o tym mówisz, chciałbym to tak usłyszeć. Tym cenniejsze to jest, że jesteś z nami. Drodzy widzowie, wiecie, gdzie leży Gruzja, sprawdźcie, jak można tam łatwo się dostać. Oglądajcie ten kraj już teraz nie tylko z punktu widzenia przepięknego kulturowo miejsca i turystycznie. Kambodża też podkreślamy, jest otwarta. Już tak. Ja już od 2 miesięcy dla, jeśli chodzi o kraj Azji Południowo-Wschodniej, jedyny. Zatem do zobaczenia na naszym kanale, do zobaczenia z nami w Gruzji lub w Kambodży i zapraszamy na odcinek w przyszłym tygodniu, który będzie poświęcony już Gruzji. Pokażemy Wam, jak z Marcinem tam spędzaliśmy ostatnio czas w ujęciu biznesowym i co tam się dzieje.